Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj pierwsze pytanie od Bez Ściemy. Twoje filmy to skarbnica wiedzy. Oglądam je już 2 lata. Bardzo mi miło, dziękuję. Napisz proszę, co sądzisz o makaronie pełnoziarnistym orkiszowym, bo to krewny pszenicy. Bardzo mi smakuje. Sprawdzałam kilkukrotnie poziom glukozy przed i po posiłku, 30 minut i godzinę. Jedzony z chudym białkiem i tłuszczami, głównie oliwę, MCT, nasiona lub orzechy. Żadnych skoków, wartość poposiłkowa wręcz niższa od wyjściowej. Zawartość węgli deklarowana przez producenta to około 26 g w 100 g ugotowanego produktu. Ja dam około 50 g węgli dziennie, utrzymując ketozę, więc zupełnie mi to nie straszne. Dostępny bez superfood, by the way. Pozdrawiam. Bardzo mi się podoba Twoje podejście i w sumie jest ono zbieżne z tym, co nieraz Wam proponuję. Czyli jeżeli mamy jakiś produkt i chcemy dowiedzieć, czy on nam służy, czy nie, i czy nas wyrzuca z ketozy, czy nie, to po prostu warto sobie zmierzyć zarówno glikemię, jak i ciała ketonowe, jeżeli na ketozie nam zależy. I ja wiem, że pojawią się osoby, które powiedzą, o matko, jak orkisz można jeść na keto. Ale ja już nieraz Wam mówiłam, że ja nie uważam, że są produkty, które każdy musi eliminować. Owszem, podczas ketoadaptacji nie ma co się zabierać za orkisz, natomiast tutaj akurat mamy osobę, która 2 lata jest... oglądasz moje filmy 2 lata, ale też na pewno dość długo jesteś na keto. I jeżeli dobrze się czujesz, to jest podstawowa rzecz, jeżeli nie skacze Ci glukoza, bo to też nie jest nic zdrowego, jeżeli ten cukier nam szybuje nie wiadomo jak i na przykład po 2 godzinach w ogóle nie spada. Więc jeżeli masz dobrą reakcję glikemiczną, czyli taką ewentualnie taką, ale nie bardzo mocną i rzeczywiście później wraca nam ten cukier do normy, to dlaczego nie? Na pewno orkisz jest lepszy niż pszenica pod kątem przetworzenia. I zawsze jakby też popatrzcie na to, czy po prostu to jest zdrowe i czy to mi służy. Bo niestety pszenica jest bardzo mocno przetworzona, jest też modyfikowana genetycznie od wielu lat. Orkisz tutaj wypada lepiej niż pszenica, więc patrzymy na to po prostu, jakiej jakości mamy dany produkt. I tutaj znowu pewnie może być orkisz lepszy, ekologiczny, zdrowszy, a może być gorszy. Więc na to zwracamy też uwagę. I bardzo fajnie, że tutaj napisałaś, że jesz go właśnie z chudym białkiem i tłuszczami, czyli głównie nienasyconymi. Oliwa z oliwek, MCT, nasiona, orzechy. Bo właśnie w taki sposób węglowodany warto komponować. Czyli nie łączymy węglowodanów z tłuszczami nasyconymi, tylko bardziej właśnie tłuszcze nienasycone. Także moim zdaniem, jeżeli mieścisz się tutaj w swoim zapotrzebowaniu, w tej ilości węglowodanów, dobrze się z tym czujesz, to super. Ja na przykład orkiszu jeść nie mogę i glutenu w ogóle nie jadam, ponieważ po prostu źle na niego reaguję, mam nadwrażliwość na gluten, ale jeżeli komuś to służy, to ja nie jestem taka radykalna w moich poglądach, że zawsze po prostu ten gluten należy ograniczać. Pewnie nie jadłabym go codziennie. Zresztą w ogóle jedzenie bardzo monotonne, codziennie tego samego ogólnie nie jest dobre, też o tym Wam nieraz mówiłam. Ale jeżeli się dobrze czujesz, to śmiało, moim zdaniem na orkisz też może być w diecie wielu osób miejsce. Pytanie od Dariusza. Witam. Mam pytanie o kruche, pękające paznokcie. Mam ten problem od kilku lat, a na keto jestem od roku. Czy masz jakąś radę na wzmocnienie paznokci w diecie keto? Dziękuję i pozdrawiam. Dariuszu, to będzie rada może nie tylko na keto, ale ogólnie, jeżeli chodzi o słabe paznokcie, to po pierwsze sprawdź swoją tarczycę, bo problem z paznokciami może być, jeżeli mamy niedoczynność bądź nadczynność tarczycy, więc tutaj takie parametry jak TSH, FT3, FT4 warto zbadać, nie samo TSH. Jeżeli chcesz mieć jakieś odniesienie, jakie te wartości powinny być, to zapraszam Cię, w opisie filmu jest mój e-book o keto test się nazywa, o badaniach laboratoryjnych, szczególnie na keto, i tam też jest opisane, jak tą tarczycę sobie interpretować, jak wyniki tarczycy interpretować. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o same paznokcie, jeżeli tutaj tarczycę mamy ogarniętą, to na pewno dbanie o odpowiednie nawodnienie i też suplementację. Może być pomocna witamina E i na pewno biotyna, czyli witamina B7. I tutaj polecam Ci po prostu suplementować albo samą biotynę, albo po prostu nawet lepiej dobry zmetylowany B-kompleks.
Na przykład przez takie 3 miesiące sobie zasuplementować taki B-kompleks, właśnie najlepiej formy metylowane. No ale też oczywiście sięgać po produkty, gdzie ta biotyna występuje i jeżeli chodzi o produkty takie bardziej ketogeniczne z małą ilością węglowodanów, to będą migdały, to będą jajka, no tam gdzieś też cebula czy pomidory też tą biotynę będą zawierać. Także to są takie rady na słabe paznokcie. Pytanie od Anny. Witam. Ja na keto po kilku dniach cierpię na straszne skurcze. Co jakiś czas muszę jeść albo ryż, albo jakieś inne węgle i wtedy jest spokój. Także na keto, ale nie bardzo długo. Aniu, to jest, przypuszczam, tylko i wyłącznie kwestia niedoboru elektrolitów. I tutaj po pierwsze zwiększamy nawodnienie, ale zazwyczaj to samo to nie wystarcza. Ja na przykład mam wodę z odwróconej osmozy, która jest wypłukana w ogóle z elektrolitów jakichkolwiek, więc tym bardziej ta suplementacja elektrolitów jest istotna. Przynajmniej sód, potas i magnez po prostu powinniśmy suplementować na keto, a szczególnie na początku keto. Chociaż niektórzy prawdopodobnie przez cały czas, szczególnie magnez, bo ten potas też w większej ilości zazwyczaj możemy pozyskać z pożywienia, więc nie wiem jak długo jesteś na keto, ale im krócej, tym tak naprawdę większe dawki tych elektrolitów potrzebujemy, bo po prostu to się wszystko wypłukuje, bo tracimy wodę z organizmu, schodzi nam ta woda, jeżeli jesteśmy na keto i stąd razem z wodą schodzą elektrolity i stąd te skurcze. Także myślę, że jeżeli zwiększysz po prostu elektrolity, jeżeli zależy Ci na tym, żeby pozostawać dłużej w ketozie, to wtedy ten problem powinien się rozwiązać. Pytanie od Idy. Super dawka wiedzy, dzięki. Mam pytanie. Od około 2 lat jestem na keto low carb, jem intuicyjnie, rzadko liczę makro, jem bardzo dużo warzyw. Gdy z ciekawości policzę sobie makro, wychodzi 50-90 gramów węgli. Zależy od dnia. Teraz pewnie więcej, truskawki, czereśnie. Kilka razy zmierzyłam sobie ketony z krwi i wyszła granica ketozy, nie ketozy. Ostatnio zaczęłam się zastanawiać, czy takie balansowanie na granicy ketozy i wychodzenia jest okej. Czy można, powinnam pocisnąć i obcąć bardziej warzywa, które uwielbiam. Dodam, że czuję się bardzo dobrze. Nie mam spadków energii jak przed keto, senności po posiłku, zachcianek na słodycze. Bywają, ale dużo mniejsze niż wcześniej, wtedy przygotowuję jakieś zdrowe keto słodkości. Z góry dziękuję za odpowiedź. Droga Ido, znowu, odwołuję się do Twojego samopoczucia. Jeżeli się dobrze czujesz i też mam nadzieję masz jakieś badania, chociażby podstawową morfologię krwi i widzisz, że tam jest też wszystko dobrze, bo to warto raz na czas sobie zrobić, to jak najbardziej to jest dobra droga. Jeżeli jesteś na low carbie, jesz jakby głównie szczególnie te węglowodany są z takich fajnych właśnie źródeł, jeżeli dobrze się czujesz z większą ilością warzyw czy z owocami, to super. Ja nieraz mówię właśnie o zwiększaniu elastyczności metabolicznej, czyli nie jedzmy jak najmniej węglowodanów, tylko jedzmy jak najwięcej węglowodanów, tak, żeby się w danym momencie właśnie dobrze czuć, nie mieć spadków energii i zwiększajmy tą swoją elastyczność metaboliczną. Pytanie, czy te 90 gramów węglowodanów to jest u Ciebie netto, bo jeżeli to jest tylko z warzyw i z owoców, to ciężko do tych, szczególnie jak napisałaś, że to są jakieś truskawki, czereśnie, to ciężko do tych 90 gramów węgli, myślę, dobić, więc być może to są węglowodany brutto. To też jakby weźmy pod uwagę, że wtedy ten błonnik tak naprawdę pod kątem keto nie liczymy. Ale takie wchodzenie, wychodzenie, korzystanie właśnie zarówno z ketonów jako źródła energii i z glukozy właśnie świadczy o naszej elastyczności metabolicznej i jest to naprawdę naturalny dla nas stan. Także jeżeli się z tym dobrze czujesz, to ja nie widzę przeszkód, żeby takie żywienie kontynuować i po prostu korzystać z tego narzędzia, jakim jest ketoza, wtedy, kiedy tego rzeczywiście potrzebujesz, czyli na przykład wtedy, kiedy potrzebujesz mieć, nie wiem, większe skupienie, sprawność umysłową albo chcesz, nie wiem, zredukować wagę, czy na przykład masz jakiś wyjazd i nie będziesz jakby jeść tak często i wtedy wchodzisz w głębszą ketozę, to są po prostu takie sytuacje, gdzie ta ketoza może nam pomóc i możemy z niej po prostu umiejętnie korzystać. Pytanie od Belli. Dziękuję za świetne wykłady, wiele się nauczyłam, ale jedna rzecz mnie nurtuje. Włochy to dieta śródziemnomorska. Włosi jedzą makarony, nie da się temu zaprzeczyć i dyskretnie milczeć, że pasty tam nie ma, a mimo to żyją średnio najdłużej w Europie, więc dlaczego im to służy? A my wykluczymy makaron. Bardzo odpowiada mi keto, ale tej zależności nie potrafię zrozumieć. Może tu głównie chodzi o długie przerwy między posiłkami i niezliczoną ilość espresso. Może zrobiłaby Pani kiedyś na ten temat wykład? Jestem bardzo ciekawa Pani opinii w tej kwestii. Dziękuję. Bella,
To prawda, że Włosi jedzą dużo makaronów i też jedzą sporo pizzy. I nie ma tutaj takiej jednoznacznej zależności, co nam służy, co nie. Na pewno to, że Włosi żyją długo, to prawda, ale to już też nie jest tak, że tutaj jest jakaś ogromna różnica. Są też osoby, które żyją wręcz dłużej średnio niż Włosi, chociażby w Szwecji, z tego co kojarzę, czy we Francji żyją dłużej niż we Włoszech. Natomiast to są jakby wciąż takie statystyczne, niewielkie różnice. Na pewno to, jakie mamy usposobienie i na ile jesteśmy, też jakby żyjemy w naturze, mamy słońce, wychodzimy, patrzymy na nie i na ile radzimy sobie ze stresem, ma to też wpływ na to, jak długo żyjemy i też aktywność fizyczna. To nie jest tak, że tylko dieta na to wpływa. Natomiast tutaj przychodzi mi na myśl chociażby temat właśnie błękitnych sfer, niebieskich wysp, jakkolwiek nazywane. Właśnie jest tam też na przykład Sardynia, która jest we Włoszech, chociażby, czy Ikaria, to Grecja, gdzie właśnie to one są pokazane jako te miejsca, gdzie się żyje najdłużej, także tak trzeba jeść jak tam. Tylko że to, jak osoby, które tam dawniej mieszkały, żyły i jak jadły, a jak jedzą, je się teraz, to są też dwie różne rzeczy, bo we Włoszech młodzi ludzie właśnie jedzą na przykład bardzo dużo pizzy, nie do końca dbają o ten swój styl życia tak jak dawniej i to już się dość mocno rozbiega. Także tutaj, jeżeli komuś makarony służą, dobrze się po nich czuje, to niech sobie je je. Jeżeli mu cukier nie skacze po tym makaronie, super. Ja bym bardziej patrzyła na tą dietę śródziemnomorską właśnie jako dużą zawartość polifenoli, czyli czegoś, co rzeczywiście pomaga nam w długowieczności. I te polifenole mamy w oliwie z oliwek, która tam jest świetnej jakości. Właśnie w oliwkach Włosi jedzą dużo ryb, które tutaj też są istotne, czy chociażby dobrej jakości wino, które też ma dużo polifenoli w umiarkowanych ilościach, też myślę, że na to wpływa. No i ten klimat. To, czy ktoś je makaron i dobrze się z tym czuje, czy nie, to już jest inna sprawa. Na pewno nie ma badań pod kątem takich szerokich, pod kątem właśnie śródziemnomorskiego keto, tak? Bo jednak no, nie ma nas, osób, które to stosują aż tak dużo i nie jest to jeszcze na takim topie. Pewnie nigdy nie będzie, bo umówmy się, dieta ketogeniczna zawsze będzie w jakąś niszą, tak? Ciężko, żeby wszyscy ludzie na świecie się tym odżywiali, skoro jakby głównym źródłem, które jest promowane jako źródło energii, jednak są węglowodany na świecie i wiele rzeczy za tym stoi. Myślę, że to nie ma na to czasu, żeby dzisiaj o tym dużo mówić. Natomiast no, dlatego też, jeżeli chcemy pozostawać w ketozie, bo ketoza daje nam jakieś korzyści, no to automatycznie te makarony czy pizzę ograniczamy. Ale jeżeli na przykład ktoś chce po włosku sobie raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, czy jak tam, kiedy mu pasuje, doładować węglowodany we włoski sposób, to jakby ja znowu nie widzę przeszkód. Dlatego tak, Włosi jedzą sporo makaronów, jedzą pizzę. Nie każdemu to służy, też nie wszyscy Włosi się w ten sposób odżywiają, więc tutaj raczej staramy się no, patrzeć tak bardziej ogólnie na to. I pod kątem keto, no, keto śródziemnomorskie z definicji będzie miało pewne wykluczenia właśnie tych produktów, które tych węglowodanów mają dużo. Marta. Pani Joanno, chcę przytyć, ale czy kawa przeszkadza w przybraniu na masie? Wiele razy słyszałam, że chudziaki nie powinny pić więcej niż jedną filiżankę kawy dziennie. Kawa, szczególnie kofeina zawarta w kawie, przyspiesza metabolizm, czyli jeżeli chcemy chcemy przytyć, to zazwyczaj tego metabolizmu przyspieszać nie chcemy. Dlatego właśnie te zalecenia, żeby nie pić za dużo kawy i ja się z tym zgadzam, czy jedna filiżanka, czy zero, czy dwie, czy trzy, no to już indywidualnie zależy od osoby. Ale rzeczywiście kawa raczej ma takie działanie redukujące, powiedziałabym, więc tutaj trzeba uważać. I ostatnie pytanie od Zuzy. Cześć, dzięki za ogrom przydatnej wiedzy, przystępnie podanej. Próbuję robić to keto, ale wydaje mi się, że chyba źle komponuję posiłki. Poza tym mam duże problemy z opanowaniem głodu poza oknem żywieniowym. Próbuję robić 16:8. Czy masz może jakieś rady w tym kierunku? Zuza, jeżeli zaczynasz, to nie musisz od razu robić 16:8, bo organizm się adaptuje również do tego. Jeżeli już będziesz w ketozie po adaptacji, to nie będziesz tak bardzo odczuwać głodu, bo po prostu
ciała ketonowe są takim paliwem, które starcza nam na dłużej, ale na początku organizm jeszcze nie potrafi efektywnie z tego paliwa korzystać. Dlatego możesz sobie na przykład zrobić 18 na 10 i zadbać też o to, żeby te, po pierwsze, te posiłki były pełnowartościowe i żeby też tam było sporo błonnika, żeby to było duże objętościowo. Bo jak po prostu mało zjesz, no to będziesz ten głód odczuwać. Odczuwanie głodu też może się wiązać z tym, że na przykład mamy insulinooporność i ta insulina jeszcze nam się nie obniżyła, a wysoka insulina indukuje za sobą zazwyczaj wysoką grelinę, czyli tak zwany hormon głodu, i tym samym jesteśmy głodni. To z czasem się unormuje. Postaraj się po prostu dobrze te posiłki bilansować. Jeżeli chcesz, to zapraszam Cię po jakieś inspiracje zarówno na mój kanał, jak i w opisie filmu znajdziesz właśnie jadłospisy, z których sobie możesz skorzystać, które są dobrze zbilansowane właśnie pod kątem zarówno keto, jak i ketoadaptacji, ketoredukcji są różne. Także być może to też pomoże Ci odpowiednio komponować te posiłki. Tak, żeby też to uczucie właśnie głodu, czy takie chęć na podjadanie po prostu szybciej zniknęły. Dobrze, dziękuję Wam za dzisiaj, moi drodzy. Zapraszam na kolejne piątkowe odcinki Keto Q&A. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, cześć!